Studio Q4 gościmy dzisiaj Marcina Piekarskiego, ojca Kacpra Piekarskiego i Tomasza Dziedzica, prezesa Akademii Koszykówki Młodzieżowej Włocławek. Nie trzeba tak naprawdę przybliżać, dlaczego tu jesteśmy. Wszyscy od kilku dni wiedzą, a tak naprawdę od dnia wczorajszego w mieście huczy, przede wszystkim na Facebooku. Sprawa dotyczy leczenia chorego Kacpra Piekarskiego, czyli syna siedzącego po mojej prawej ręce Marcina, zawodnika AKM-u Włocławek. Dlaczego tak się stało? I takie moje pytanie po jak gdyby wstępnym zbadaniu tej całej sprawy, czyli przyjścia tej choroby. Dlaczego pękła kość, która podobno nie pęka? Jak wyglądała ta diagnoza i jak do tego doszło? Witam Państwa serdecznie. Kość, proszę Państwa, pękła dlatego, że była chora. Natomiast dalsza część diagnozy i leczenia już była niewłaściwa. Lekarze u nas nie dociekali, dlaczego ona faktycznie pękła tak do końca. Stwierdzili tylko, że była tam w tym miejscu pęknięcia, złamania w zasadzie, torbiel. Dlatego to złamanie nastąpiło. Nie dociekali, skąd ta torbiel się wzięła. Nie szukali matki tej torbieli, czyli ogniska zapalnego. I każda ingerencja w tą kość spowodowała rozwój nowotworu, aż do dzisiejszego dnia osteosarkoma, niestety nowotwór złośliwy, kości i tkanek miękkich. Za chwilę wyjeżdżacie do Niemiec. Co wydarzy się 4 lutego? Mam nadzieję, że to będzie dzień, który zapamiętamy jako dzień naszej takiej nadziei i powrotu naszego syna do normalnego funkcjonowania. Lekarze obiecują, iż na pewno nie amputują nogi, odwrotnie jak w Polsce, a syn będzie mógł normalnie, czy może prawie normalnie chodzić i poruszać się o dwóch nogach. No właśnie. Nie o kulach, tak jak do tej pory. Wyjazd za granicę, leczenie, potem rehabilitacja, to wszystko kosztuje. Jaki jest koszt, wstępny ten koszt całego tego procesu leczenia Kacpra? No, koszta są ogromne, jak na nasz kraj, jak na nasze zarobki. W Niemczech być może jest to normalne. Kosztorys, który Niemcy nam przysłali i wycenili operację oraz pobyt Kacpra i leczenie, rehabilitację, to 67 500 euro plus chemioterapia, która zostanie nam przedstawiona jako kosztorys już na miejscu. Chemioterapia będzie przez 6 miesięcy w cyklach 3-dniowych, to 3 tygodnie, 6 razy. Czyli tak mówiąc delikatnie, wystarczy pomnożyć to przez 4 zł i już mamy kwotę powyżej... Prawie 300 tysięcy. Prawie 300 tysięcy. Właśnie. Na Facebooku już młodzi ludzie zaczynają organizować licytacje, ruszają zbiórki pieniędzy. Jak wygląda odzew innych drużyn albo innych środowisk koszykarskich w tej chwili? Na początku. Kacper, szalenie przemiły, wspaniały, doskonały sportowiec, przemiły chłopak, wspaniały kolega. Ta jego cecha spowodowała, że koledzy, przyjaciele, liczni koledzy, liczni przyjaciele po prostu zrobili niesamowitą pracę i burzę przy naszym tam jakimś pewnym ukierunkowaniu i pomocy, burzę na Facebooku, na portalach społecznościowych, w różnych innych mediach, które są tylko możliwe, gdzie może każdy dotrzeć. Chociażby to, że zaangażowały się osoby o nazwiskach związanych z sportem, z koszykówką znaczących. Marcin Gottard, Maciej Lampe, Olek Czyż. To są osoby, które wspierają... Przemek Karnowski. Przemek Karnowski, tak? Czyli my już... my dotarliśmy, oni powiedzieli sami. Zobaczyli tą burzę. 200 tysięcy udostępni na nasze informacje na Facebooku. 200 tysięcy, tak? W ciągu 2 dni. To jest po prostu niewyobrażalne. I my pracujemy, pomagamy, to jest klub AKM Włocławek, pomaga swojemu zawodnikowi, tak jakby nie było, tak? To jest nasz kolega, przyjaciel, to jest fantastyczny, wspaniały chłopak, któremu musimy i na pewno pomożemy. Jak Kacper przeżywa mecz swoich kolegów, miałem okazję obserwować na ostatnich derbach z TKM-em, gdzie o kulach i tak wstawał z tych krzesełek i tak dalej. No ale właśnie, Kacper będzie w Niemczech, a w niedzielę 2 lutego coś tutaj się będzie działo. No tak, 2 lutego jest mecz naszych przyjaciół koszykarskich z Anwilu, z TKM-u,
czyli Anwil Włocławek będzie podejmował za Stal Zieloną Górę, tak? Stelmet Zielona Góra teraz chyba w tej chwili. Więc to jest też fajna inicjatywa, ponieważ zarząd klubu też się bardzo fajnie tutaj do nas z pomocą zgłosił, odpowiedział na nasz apel i na chęć niesienia pomocy. Będą wolontariuszki chodziły z puszkami na meczu Anwilu. Będzie licytacja, buty, piłka, strój. Zobaczymy, które tam elementy damy do licytacji. Marcina Gortata, tak, także kibice, prosimy, przygotujcie portfele, przygotujcie swoje konta i tokeny, żeby się rejestrować i przelać pieniądze na bardzo szczytny cel. Zaznaczam, że ta cała akcja jest oddolną akcją. Powstają oddolne inicjatywy związane z przekazaniem na ten szczytny cel swoich różnych bardzo ciekawych gadżetów, pamiątek. My to chcemy to w tej chwili prawnie ogarnąć, żeby to było wszystko zgodne z prawem, żeby to było wszystko legard. Staramy się jako klub, jako przyjaciele, jako koledzy Marcina, przyjaciele Kaspra, to wszystko ogarnąć. Także zapraszamy na pewno w niedzielę na mecz Stelmetu i licytujcie, wpłacajcie, moi drodzy, pieniążki do puszek. To naprawdę nam wszystkim bardzo pomoże. Oprócz zbiórki do puszek będzie również akcja ulotkowa, gdzie będzie to wszystko zawarte, gdzie można wpłacać te pieniądze. Mariusz, doskonale to powiedziałeś. Można oddać 1% na fundację. Jest oddzielne konto, subkonto dla Kacpra. Te pieniążki trafiają bezpośrednio dla Kacpra i na jego leczenie i jego powrót do zdrowia. Okej. Okay. Nie bez kozery, zamiast Maćka Kowalczyka siedzę tutaj dzisiaj ja, bo reprezentuję projekt Włocławek i Centrum Wolontariatu i dość szybko podjęliśmy decyzję, jak Tomku wiesz, bo to trwało prawie 15 minut od telefonu. My ze swojej strony przygotowujemy się do dziękujemy w ogóle akcji Obudź Sobie Anioła 3. Mamy doświadczenie, dwie akcje już zrobiliśmy. I teraz mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które będziemy my promowali i my robili, osiągną swój cel. Ale Obudź Sobie Anioła to nie tylko sam koncert, o którym będziemy systematycznie w miarę zbliżania się terminu informować bardziej, bo tak naprawdę dzisiaj wiemy, że koncert będzie, a scenariusz dopiero jest przed nami. Ale chodzi tutaj o dwie rzeczy bardzo ważne pod względem finansowym, czyli zbiórki w szkołach czy instytucjach i licytacja taka z prawdziwego zdarzenia, taka czy to na jednym portalu, czy gdzieś na koncercie, czy na jakiejś imprezie. Jak tutaj jest stanowisko klubu w tej sprawie? No my oczywiście jesteśmy za, tak? My chcemy to przeprowadzić w następujący sposób. Będzie strona, gdzie będą różne rzeczy, gadżety, różne pamiątki osób, które chcą wspierać naszą akcję i chcą pomóc Kasprowi. Tam będzie można sobie licytować. Będzie to wszystko zgodne z prawem, zgodnie z paragrafami. Będzie strona, będzie to wszystko przekazywane do klubu. Klub będzie to wszystko nadzorował i każda złotówka, która zostanie zapłacona za dany gadżet, za daną rzecz, będzie wpłacona bezpośrednio na konto fundacji, do której przynależy Kacper i na jego subkonto przeznaczone na jego leczenie. Kiedy będzie można i dokąd, czyli gdzie jest siedziba AKM-u, te gadżety czy te przedmioty na aukcję przynieść? Będzie można przynieść te przedmioty w godzinach treningu naszego klubu. Teraz są ferie, więc będzie można sobie to, my będziemy mieli treningi i ranne i wieczorne, ale to wszystko zostanie poinformowane na naszej oficjalnej stronie na AKM Włocławek na Facebooku. Tam będzie dokładna informacja. Czyli przynoście w tym czasie swoje gadżety, swoje rzeczy do sprzedania. Dostaniecie pokwitowanie, dostaniecie potwierdzenie i będzie umieszczone to wszystko, te zdjęcia będą na stronie, tak, to jest taki dokument. Będzie to wszystko umieszczone na stronie. Tam będzie można zalicytować, stać się właścicielem po zapłaceniu tych pieniędzy na konto fundacji, której swoje subkonto ma Kacper. I wtedy z takim odcinkiem oficjalnie przekażemy to do klubu i jest przekazanie klub wtedy. To przekazuje, podpisujemy wszyscy, ja otrzymałem potwierdzenie, człowiek, który wylicytował, otrzymuje flagę Anwilu, koszulkę koszykarza, buty, różne rzeczy, podkładki pod piwo, najróżniejsze rzeczy. Będą płyty, na pewno plakaty. Płyty, bardzo dużo. Przypomnijmy, siedziba Akademii Koszykówki Młodzieżowej Włocławek mieści się w Osirze. Na ulicy Chopina 10/12, stara hala Osir, tam jest pokój, jak ktoś się spyta, gospodarza hali, na pewno. Możecie też Państwo przesyłać takie gadżety na adres za pośrednictwem poczty właśnie, czy różnego rodzaju. Chopina 10/12, 87 800, AKM Włocławek. I nic więcej. Mała hala Osir, tak jest. Mała hala Osir. No to co? Zaapelujmy do Włocławian i tych wszystkich, którzy będą to oglądać, żeby trzymali kciuki. Wiecie, za Kacpra pomagajmy tego 4 lutego. Chłopak, tak? Fajny chłopak, naprawdę warto mu pomóc. Sportowiec i niesamowicie miły i delikatny człowiek. Tak, już dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za to wsparcie, które żeście mu udzielili, między innymi na Facebooku.
przedwczoraj nie spał całą noc, odbierał non-stop informacje i to nie tylko z Włocławka, z Polski, ale również z całego świata. Jeszcze raz wielkie dzięki. Róbmy to dalej, żeby mój syn wyzdrowiał. Wierzymy, że tak będzie. Dziękuję. Musi tak być. Dziękuję. Musi tak być. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.